Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Ja nazywam się Jakub Stanasiuk i w firmie AEC Design pełnię rolę inżyniera BIM. Jako inżynier BIM udzielam wsparcia technicznego naszym klientom, prowadzę szkolenia, przygotowuję plany BIM. Jestem również odpowiedzialny za opracowywanie planów wdrożeń BIM projektów, pełnię funkcję BIM Managera, wspierając naszych klientów w różnego rodzaju kwestiach związanych właśnie z metodyką BIM. I podczas dzisiejszej konferencji będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa trzy sesje. I pierwszą sesji jest takie krótkie wprowadzenie do produktów wchodzących w skład platformy Autodesk Construction Cloud i od tej sesji chciałbym zacząć. W skład platformy Autodesk Construction Cloud wchodzi szereg nowych rozwiązań, które wcześniej nie były dostępne, ale również możemy znaleźć tutaj pewne rozwiązania, z których klienci mogli już wcześniej korzystać. I jeśli chodzi o Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Takeoff, Autodesk Build, o nich będziemy mówili oczywiście szerzej podczas dzisiejszej naszej konferencji. Ja również za chwilkę wprowadzę Państwa krótko w te produkty. Również jakby tutaj przekażę takie podstawowe informacje odnośnie produktu, który już wcześniej funkcjonował. Mam tutaj na myśli taki produkt o nazwie BIM 360 Ops. Skład, tak jak wspomniałem, platformy wchodzą również produkty, które wcześniej już funkcjonowały. Między innymi takimi produktami jest produkt Assemble, który umożliwia tworzenie zaawansowanych filtrów oraz zestawień modeli BIM. Również możemy tutaj znaleźć takie rozwiązanie o nazwie Building Connect, który ma być coś na rodzaju takiej bazy potencjalnych wykonawców oraz dostawców. Również możemy tutaj znaleźć rozwiązanie o nazwie Pipe, które może być wykorzystywane do jeszcze bardziej efektywnym procesem akceptacji oraz zatwierdzania dokumentacji. I mamy również produkt BIM 360 Plan. I teraz krótko chciałbym przekazać Państwu kilka informacji odnośnie tych nowych produktów. I tutaj jakby te propozycje dotyczące właśnie możliwości wykorzystywania tych poszczególnych rozwiązań podzieliłem jeszcze na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. I teraz zaczynając od etapu projektowego, na tym etapie właśnie mogą być wykorzystywane takie produkty jak Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro oraz Autodesk Takeoff. No i czym te rozwiązania są? Autodesk Docs jest platformą wymiany danych, platformą wymiany plików. Myślę, że znaną już Państwu tak zwaną platformą CDE. BIM Collaborate może być wykorzystywany do koordynacji wielobranżowej. Wykorzystać tego rozwiązanie umożliwia nam pracę na jednym modelu centralnym. Z poziomu właśnie takich aplikacji desktopowych jak Revit, Plant czy też Civil 3D. No i mamy jeszcze produkt Autodesk Takeoff, który może być właśnie wykorzystywany zarówno z modeli BIM, jak i dokumentacji rysunków 2D. No i tutaj jeszcze krótkie informacje właśnie od tego, co możemy jeszcze w ramach poszczególnych rozwiązań, jakie funkcjonalności możemy właśnie spotkać. No i zaczynając od Autodesk Docs, tak jak wspomniałem, jest to platforma umożliwiająca nam dzielenie plików, ale oprócz tego, że możemy się tymi plikami dzielić,
z pozostałymi osobami zaangażowanymi w dany projekt. Możemy również przeglądać te pliki, zarówno jeśli chodzi o rysunki 2D, jak i modele BIM. Możemy się również komunikować, to znaczy tworzyć różnego rodzaju zgłoszenia. To mogą być oczywiście zgłoszenia dotyczące jakichś błędów odnalezionych w geometrii, modeli, czy jakichś błędów również odnalezionych w sposób wizualny na dokumentacji 2D. Mogą to być różnego rodzaju zapytania, prośby o zmianę itd., itd. I również możemy wykorzystać to rozwiązanie do procesu akceptacji dokumentacji. Oczywiście za chwilkę w kolejnej prezentacji szerzej omówimy sobie to rozwiązanie i w większych szczegółach opowiem Państwu o tych poszczególnych funkcjach. Przechodząc dalej, jesteśmy przy rozwiązaniu nazwie BIM Collaborate. Tak jak wspominałem, jest to platforma służąca do koordynacji wielobranżowej. No i w ramach tej koordynacji z poziomu platformy, czyli z poziomu przeglądarki internetowej, tak, bo tutaj trzeba na to jakby zwrócić uwagę, że do tych wszystkich rozwiązań mamy dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, tak? Czyli to nie są rozwiązania desktopowe, które instalujemy na naszym komputerze, tylko logujemy się do nich z poziomu przeglądarki internetowej. I przy wykorzystaniu BIM Collaborate możemy przeprowadzać detekcję kolizji na podstawie umieszczonych na platformie modeli i możemy również analizować zmian pomiędzy poszczególnymi wersjami. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, że w przypadku produktów BIM Collaborate oraz BIM Collaborate Pro od razu mamy również dostęp do rozwiązania Autodesk Docs. Także w przypadku, kiedy mamy dostęp do BIM Collaborate lub BIM Collaborate Pro, mamy również automatycznie dostęp do Autodesk Docs. No i w przypadku BIM Collaborate Pro właśnie oprócz możliwości przeprowadzania detekcji kolizji, analizowania zmian, możemy właśnie pracować nad tak zwanym modelu centralnym z poziomu oraz plant 3D. No i w przypadku Autodesk Takeoff, jeszcze raz tutaj powtórzę, że możemy właśnie wykonywać zestawienia ilościowe zarówno z dokumentacji płaskiej, jak i modeli BIM. No i jeśli chodzi o te produkty, również o nich będziemy mówili szerzej w kolejnych częściach naszej konferencji. No i jeszcze chciałbym odpowiedzieć na pytanie, kto może wykorzystywać te poszczególne produkty, czyli dla kogo może one są dedykowane w pierwszej kolejności. No jeśli chodzi o rozwiązania Autodesk Docs, no to oczywiście ze względu na swoją funkcjonalność to rozwiązanie może być tak naprawdę wykorzystywane przez wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Jeśli chodzi o BIM Collaborate, no to tutaj głównie z tego rozwiązania będą korzystać weryfikatorzy, recenzenci, koordynatorzy. Natomiast no ze względu na możliwość pracy właśnie na modelu centralnym w przypadku BIM Collaborate Pro, no z tego produktu, czy ten produkt będą głównie wykorzystywani projektanci. Natomiast no jeśli chodzi o zestawienie ilościowe, no to tutaj na pewno tą funkcjonalnością będą zainteresowani zarówno inwestorzy, jak i projektanci. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu realizacji. No i w przypadku tego etapu, oczywiście znowu na samej górze jest, wiemy, co możemy przy wykorzystaniu tego produktu zrobić oraz dla kogo to rozwiązanie jest dedykowane. Tak samo w przypadku rozwiązania Autodesk Takeoff. Natomiast na etapie realizacji możemy dodatkowo jeszcze wykorzystać produkt o nazwie Autodesk Build. No i w przypadku tego rozwiązania jest to właśnie dedykowana platforma, którą możemy wykorzystać do zarządzania projektem na etapie realizacji. I przy wykorzystaniu tego narzędzia możemy między innymi tworzyć listy kontrolne, czy tak zwane checklisty, które właśnie możemy wykorzystać do odbiorów materiałów, do odbioru
tutaj list czy kontrol, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo na budowie. Możemy również wysyłać, czy też jakby to rozwiązanie posiada takie dodatkowe moduły, które mogą właśnie służyć do wysyłania zapytań o informacje oraz również tutaj jakby to rozwiązanie posiada taki bardziej zaawansowany moduł w stosunku do Autodesk Docs, umożliwiający nam właśnie akceptację dokumentacji. No i jeśli chodzi o to, kto będzie głównie tym rozwiązaniem zainteresowany, no to na pewno wszystkie osoby zaangażowane w etap realizacji, czyli inwestorzy, generalni wykonawcy, podwykonawcy, no i oczywiście projektanci, którzy będą pełnili nadzór autorski. I przechodzimy do notacji wybudowanego już obiektu. I tutaj dedykowanym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ten etap, jest narzędzie o nazwie BIM 360 Ops. No jest to właśnie platforma, którą wykorzystujemy do zarządzania obiektem i tutaj możemy dodawać, możemy śledzić stan, jeśli chodzi o nasze zasoby, aktywa obiektu. No i również może być to narzędzie wykorzystane do zgłaszania oraz zarządzania usterkami no jakby stworzonymi przez innych użytkowników. No i oczywiście ze względu na to, dla jakiego etapu to rozwiązanie jest dedykowane, no to głównie jakby tym narzędziem będą zainteresowani właśnie zarządcy budynku. Przechodzimy dalej. Tutaj chciałbym również przekazać takich kilka informacji, między innymi również dla użytkowników, którzy mogli lub wykorzystują rozwiązania, moduły z platformy BIM 360. Również tutaj bardzo ważna informacja dotyczy organizacji, osoby, które posiadają w tej chwili dostęp, posiadają subskrypcję kolekcji AEC. Jeżeli ktoś właśnie posiada taką subskrypcję, to automatycznie ma dostęp za darmo do produktu, do rozwiązania Autodesk Docs. To jest bardzo ważna informacja, czyli jeżeli ktoś już posiada kolekcję AEC, nie musi tutaj jakby dokupywać żadnych dodatkowych licencji, automatycznie ma w ramach subskrypcji kolekcji AEC dostęp do produktu Autodesk Docs. I tutaj jeśli chodzi o ilość licencji, z których możemy korzystać, to w przypadku tutaj, kiedy osoba czy organizacja na przykład to wytłumaczy, w przypadku kiedy posiada jedną kolekcję AEC, ma dostęp do jednej subskrypcji Autodesk Docs. Natomiast w przypadku, kiedy wcześniej ktoś miał dostęp do modułu BIM 360 Design, to teraz automatycznie ma również dostęp do Autodesk BIM Collaborate Pro. Tutaj kolejna informacja dotyczy użytkowników, którzy korzystali z BIM 360 Coordinate. Dalej mogą z tego modułu korzystać, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do odnowienia tej subskrypcji, no to wtedy już automatycznie to odnowienie, czy po odnowieniu tej subskrypcji dana organizacja, dana osoba będzie miała już dostęp do Autodesk BIM Collaborate. I tutaj też informacja dotycząca właśnie BIM 360 Coordinate dotyczy tego, że ten produkt już nie będzie właśnie sprzedawany. Natomiast tutaj jeśli chodzi o moduł BIM 360 Docs, on tutaj nadal będzie jak najbardziej funkcjonował, nie jest w żaden sposób wygaszany i jeżeli ktoś będzie miał tutaj ochotę zakupić licencję dla tego modułu, to jak najbardziej nadal będzie to możliwe. Na kolejnym slajdzie chciałbym tutaj właśnie przekazać informacje dotyczące licencjonowania. Jeśli chodzi o rozwiązanie Autodesk Docs, na tą chwilę to rozwiązanie jest dostępne tylko z poziomu kolekcji AEC. Czyli nie możemy, jak na razie, mam nadzieję, dokupić dodatkowych licencji, jeśli chodzi o to rozwiązanie.
przypadku BIM Collaborate oraz BIM Collaborate Pro, no to tak naprawdę jeśli chodzi o możliwość zakupu licencji, działa to podobnie jak w przypadku produktu BIM 360, czyli możemy dostęp do tych rozwiązań zakupywać w ramach tak zwanych paczek, czyli zaczynając od jednego użytkownika i przechodząc dalej do kolejnych możliwości, czyli 10, 20, 50 i tak dalej, i tak dalej. W przypadku natomiast produktu Build, tutaj licencjonowanie jest uzależnione od ilości arkuszy, które zostaną z użytkownika umieszczone właśnie na tej platformie. Tutaj mamy takie trzy możliwości. Mamy 550 arkuszy, 5000 oraz nieograniczoną ilość. Natomiast w przypadku produktu Takeoff, jak na razie możemy wykupywać pojedyncze licencje dla poszczególnych użytkowników. Kolejna informacja dotycząca licencjonowania, dosyć istotna, jeśli chodzi właśnie o platformę Autodesk Construction Cloud. W przypadku, kiedy użytkownicy mają lub mieli dostęp do modułów BIM 360, pewnie spotkali się z problemem polegającym na tym, że w przypadku, kiedy posiadali już licencję do któregoś z modułów, nie mogli niestety przy wykorzystaniu tej licencji dołączyć do innego projektu utworzonego przez innego użytkownika w ramach tak zwanego innego huba. Tutaj różnica no, oczywiście występowała w przypadku modułu design, natomiast teraz w przypadku wszystkich produktów wchodzących właśnie w skład Autodesk Construction Cloud, tutaj właśnie funkcjonuje tak zwana zasada Bring Your Own Subscription, czyli jeżeli mamy dostęp do któregokolwiek z produktu, przy wykorzystaniu właśnie tego dostępu możemy dołączać do innych projektów utworzonych przez innych użytkowników. Także tutaj mamy właśnie do czynienia z dosyć istotną zmianą w stosunku do modułów BIM 360. Kolejna informacja dotyczy serwerów, czy też lokalizacji serwerów. No i w przypadku Autodesk Construction Cloud, jak na razie mamy tylko możliwość umieszczania tych naszych danych na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Kolejna informacja dotyczy jakby kompatybilności z oprogramowaniem desktopowym. Dotyczy to szczególnie rozwiązania BIM Collaborate Pro. No i tutaj jakby należy o tym pamiętać, że w przypadku właśnie tych produktów chęci wykorzystywania tych narzędzi desktopowych, no nie wszystkie, szczególnie jeśli chodzi o te starsze wersje, nie wszystkie tutaj produkty czy też wersje będą umożliwiały właśnie wykorzystywanie no między innymi właśnie rozwiązania BIM Collaborate Pro. No i tutaj też taka ważna informacja, jeśli chodzi o te projekty, które będą umieszczane na serwerach europejskich w przypadku Revita, no tutaj będą wspierana wersja 2021 oraz wyższe. I tak naprawdę, jeśli chodzi o to wprowadzenie, czyli te takie podstawowe informacje, które chciałem Państwu na samym początku przekazać, to tyle. Mam nadzieję, że poprzez przekazanie tych informacji już odpowiedziałem na parę Państwa pytań.